All right, we're going to continue with our seminar again, speaking on the frontal lobe of the brain. Będziemy kontynuować nasze seminarium i mówić o wpływie na przednie płaty mózgu. And because our time is limited, we're going to go quickly through several more points. A ponieważ czas nasz jest ograniczony, przejdziemy szybko przez kilka punktów. But it doesn't mean the points are less valuable. To nie znaczy, że to, co przekażę, będzie mniej wartościowe. I want to talk with you for a few moments next about the lack of sleep. Chciałbym teraz powiedzieć o braku snu. Now, to be honest with you, I don't like this subject. Muszę powiedzieć, że ja nie bardzo lubię ten temat. Because it makes me feel guilty. Bo czuję się sam winny. Because when we're under a lot of pressure and we're trying to get a lot of things done. Dlatego, że jak jest dużo do zrobienia, staramy się to zrobić. Sometimes we're up late working on things and we have to get up early and go about our work. Nieraz siedzimy późno w nocy, bo rano trzeba to zrobić. But little do we realize the effect that sleep has. Ale za mało zdajemy sobie sprawy, jaki wpływ na nas ma sen. And so the lack of sleep greatly affects your frontal lobe. Brak snu bardzo negatywnie wpływa na te przednie płaty mózgu. Back during the war with Iraq in 1990, the United States was bombing Iraq. Stany Zjednoczone bombardowały Irak. And Britain was bombing Iraq. Również Brytyjczycy. And I don't know who else, but anyway. Nie wiem, kto tam jeszcze. The Iraqis never shot down any of our airplanes. Ciekawą jest rzeczą, że Irakijczycy nie strącili żadnego naszego samolotu. But there were several of our airplanes and the English airplanes that were shot down. Natomiast wiele samolotów angielskich zostało zestrzelonych. And we shot down our own airplanes. A my zestrzeliliśmy nawet nasze własne samoloty. And so the United States government, więc rząd Stanów Zjednoczonych, set aside $6 million, przeznaczył $6 million to find out why we shot down our own airplanes, żeby stwierdzić, dlaczego my strąciliśmy nasze własne samoloty. So they hired a man, a doctor, Dr. Blinky. Więc zwrócili się do doktora Blinky. And they set him to work to study and find out why did we shoot down our own airplanes. I powiedziano mu, żeby on odkrył przyczynę, dlaczego zestrzeliliśmy swoje własne samoloty. And at the end of the long study, i po długich badaniach, they discovered it was because the pilots were so sleepy. Stwierdzono, że piloci byli tak śpiący. They discovered that some of those pilots were, of course, drinking their coffee to stay awake. Oczywiście oni pili kawę, żeby byli sprawni. And they were spending long, long hours, days, one flight after another, bombing. Ale oni też dzień po dniu przez długi czas, cały czas latali i bombardowali. And even though they were able with their computers in the airplane, they were able to put a bomb from way out in space, they were able to shoot bombs that went right down small pipes into bunkers under the ground.
I oni z dużych odległości potrafili wycelować dokładnie tam w otwór bunkra. Yet they couldn't determine who was the enemy and who was not. Ale nie potrafili odróżnić, kto jest naprawdę wrogiem, a kto nie. And so our own friends became our enemies. I nagle przyjaciele stali się dla nich wrogami. And so I don't have the time to tell you all the experiments that he did, the unbelievable experiments that he carried on. Nie mogę tutaj w szczegółach opowiadać o tym całym eksperymencie, on niesamowity. But in the experiments and in the studies that they did, they find out that many doctors in hospitals that are called in the night to with emergency cases of heart disease, heart attacks, and all kinds of emergency problems. Ale stwierdzono na przykład, że też lekarze, którzy byli wyrwani nagle i musieli coś zrobić, bo ktoś tam dostał zawału serca. They discovered that many of those doctors made mistakes and they could read the EKG, but they couldn't determine what the problems were, and they made mistakes in what they were trying to do because of a lack of sleep. Stwierdzono, że lekarze popełniali wiele błędów, chociaż oni mieli napisane i umieli odczytać EKG i tak dalej, ale jednak popełniali wiele błędów ze względu na brak snu. And any of you that fly a lot now across the ocean since 1990, a wielu z was, którzy od 1990 roku już często podróżują samolotami nad oceanem, you'll notice that they usually have a place for a pilot to sleep. To pewnie w samolotach zauważyliście, że piloci mają specjalne miejsce w samolocie, gdzie mogą się przespać. And they will announce, sometimes they announce on the airplane, they say, now the pilots, there's going to be a pilot sleeping, don't be afraid, there's plenty of pilots in the cockpit, but they take turns sleeping for a while on these long journeys across the ocean. I czasami w samolocie nawet podają do wiadomości wszystkim, że pilot udaje się na spoczynek, żeby się przespać. Proszę się nie martwić, mamy odpowiednią ilość pilotów i będzie ktoś tam pilotował. You know why? Dlaczego tak się robi? Most airplanes that crash on their landing. Wiecie, że większość samolotów, które się rozbijają się przy lądowaniu. And they discovered that the pilots that were flying an airplane for 8, 10, 12, 15 hours, that they weren't able to keep their mind clear for that important land when the plane came in. Stwierdzono bowiem, że pilot, który prowadził ten samolot przez 6, 8, 10, może 12 godzin, to już nie był w stanie koncentrować się odpowiednio, kiedy lądował. And the brain takes what we call mini naps, small little naps, small little sleep spots. I wiemy dzisiaj, że nasz mózg, jeśli jest zmęczony, to ma takie krótkie chwile drzemki. And so now a pilot's only allowed to fly for so long, and then he has to sleep for a while the another pilot takes his place, and that's what they have to do in order to protect the airplane and the people. I teraz piloci nie mogą długo lecieć. On musi nawet iść i trochę się przespać, żeby właściwie zaopiekować się samolotem. They discovered that many of the semi-truck drivers in America that were having accidents because they had mini-naps. They were going to sleep. Zauważono też, że wiele kierowców ciężarówek miało wypadki dlatego, że nie mieli odpowiedniej ilości snu. So now every truck driver has to have a log book, and he has to log when he stopped, how many hours he drove, and he has to stop, and he has to sleep for so long before he can drive any more hours.
I teraz każdy kierowca takiej ciężarówki ma wyznaczone ilość godzin, kiedy ma jechać i kiedy później musi spać. But that's okay for the airplanes and the trucks and all the rest. But what about your brain and your spirituality? No dobrze, mówiliśmy tutaj o pilotach, o kierowcach ciężarówek, ale jak to jest z waszym umysłem i z tą waszą stroną duchową? Let me get this changed. They discovered through the PET scan that the frontal lobe of the brain is decreased by 70% to 80%. Decrease in nerve activity when you've been awake for 15 to 18 hours. Stwierdzono, że jeśli człowiek aktywnie funkcjonuje przez 16-18 godzin, to jego sprawność umysłu spada o 70-80%. Actually, I didn't say that right. Może nie it begins by the time you're awake. By the time you're awake, 15-16 hours. When you go beyond that, your level of activity of the frontal lobe of the brain begins to slow down up to 80% as you go to 20 hours being awake, 22 hours being awake. Jeśli funkcjonujecie normalnie, żyjecie tam 17-18 godzin, 15-16 godzin, to później sprawność umysłu spada coraz bardziej, aż do 80%. And so, most people, they just increase the amount of coffee that they drink in order to try to get those nerve cells awake and get them working so that they can continue. Więc co ludzie robią, jak przekroczą ilość tych godzin, ażeby nadal byli żywi? No, piją kawę. But the frontal lobe of the brain slows down. The actual blood flow, the blood flowing into the frontal lobe decreases. Ale ta przednia część mózgu zaczyna spowalniać, dlatego że zmniejsza się przepływ krwi przez tę część mózgu. So as you have less blood flow to the frontal lobe, you have less activity. No i gdy jest mniejsza ilość krwi, mniejszy przepływ, to i aktywność tego mózgu jest mniejsza. And so, staying up late, losing a lot of sleep, is one of the devil's plans. Dlatego ograniczanie snu to jest jedna z metod diabelskich. To try to weaken our ability to worship our God. Zmierzająca do zmniejszenia naszych więzi i kontaktów z Bogiem. Did you ever just stay awake for so many hours and then try to get on your knees and have prayer before you went to sleep? Czy zdarzało się wam przez wiele godzin aktywnie coś tam robić i później już po tych godzinach macie się udać do snu i wtedy zmawiacie modlitwę? And then wake up several minutes later and realize you were sleeping. I po paru minutach nagle budzicie się, że już zasnęliście w tym momencie. I've done it many times. Mnie się to zdarzało wielokrotnie. Oh, my friends, this is one of the places that I have a very difficult time. O, przyjaciele, muszę wam powiedzieć, że ja mam z tym pewien problem. And it's more serious than we can begin to realize. Jest on poważniejszy, niżeli myślałem o tym. Now, another point. I'm trying to get through these points quickly here.
Kolejny punkt chciałem przejść przez te. But another subject is the use of spices in our diet. Teraz chciałbym powiedzieć o stosowaniu przypraw, tak, ostrych przypraw. Because as you well know, those of you that are older, that ci starsi tutaj z was wiecie, that all the fast foods and all the things that are coming in the last 20-30 years, że te wszystkie fast foody i podobne rzeczy, które się pojawiły w ostatnich 20 latach, the amount of hot spices is increasing in all so many foods today. Tych związków pobudzających jest coraz więcej w tych produktach. And millions of people are using more and more chili powder. Miliony ludzi coraz więcej używają takiej papryki chili. More and more pepper. Coraz więcej pieprzu stosują. What's wrong with it? A co w tym złego? It's very hot and irritating sometimes. No, są to produkty bardzo irytujące, podniecające. Is the only problem the fact that it burns your mouth? No, ale czy to na tym problem polega, że one pieką w usta? No, my friends, that's not the only problem. Nie, to nie jest jedyny problem. And a number of years back, they did a study at Loma Linda University. Wiele lat temu na naszym uniwersytecie Loma Linda przeprowadzono pewne badania. And they took little animals. Posłużono się małymi zwierzątkami. And they put electrodes on their head, and they put little wires into their little frontal lobe and wires into the base of their brain, into the. Prowadzono elektrody tutaj do mózgu z różnych stron. In the thalamus, hypothalamus, the base of the brain. Do tej podstawy mózgu. And they did a study of what really, how does it affect the brain? I badano, jaki będzie wpływ na mózg. You see, Ellen White said. Widzicie, Ellen White powiedziała, that these hot spices, that they decrease the finer sensibilities of the mind. Napisała, że te ostre przyprawy negatywnie wpływają na umysł. She said they reduce the finer sensibilities. Ona powiedziała, że zmniejszają wrażliwość mózgu. And they increase our base passion. A podnoszą tę część mózgu odpowiadającą za nasze emocje. And so some of the physicians, the neurophysiologists and all in Loma Linda decided, We want to test what Ellen White said and see if it's true. Więc nasi lekarze, badacze powiedzieli, musimy sprawdzić, czy to, co Ellen White powiedziała, jest prawdą. So with these little animals, they've prepared the food. Więc oni przygotowali pożywienie dla tych zwierzątek. First of all, they prepared the regular food for that a normal person would eat. Najpierw podano taki pokarm normalny, byśmy powiedzieli. And just good whole food. Dobre pożywienie. No spices. Gdzie nie było tych ostrych przypraw. And then they have another cage with spices. Ale w innej klatce zwierzątkom tym podawano z mocnymi przyprawami. Ostrymi. And several things they noticed. I zauważono kilka rzeczy. One of them was that the animals that had with no spice in their food,
They had a very regular and normal beat or nerve impulses of the brain. Zauważono, że te, które dostawały normalne pożywienie, ich puls był spokojny, normalny. But they noticed that when they gave this set of mice and in different animals, they noticed that as they ate the food, their nerve impulses began to change in their brain. Ale gdy podano tym zwierzątkom ostry pokarm, przyprawy ostre, to puls był nieregularny i szybszy. And they noticed that this part of the brain would begin to speed up its activity. I zauważono, że ta część mózgu szybciej funkcjonowała, szybciej pracowała. The desire for appetite, to eat more. I pojawiło się pragnienie jedzenia więcej. The emotions would increase and the person would get more angry sooner. I emocje wzrastały, jeśli chodzi o ludzie, to szybciej się denerwowali. Even the animal became more aggressive. Ale te zwierzątka też stały się bardziej agresywne. And the animals that were tame, they could reach in and they could pick them up by their hand. When they started eating a diet like this, when they'd reach in, they'd get back in the corner and they would bite them. Te zwierzątka, które normalnie można było brać do ręki i były łagodne, to po spożyciu tych ostrych przypraw cofały się do tyłu albo chwytały i gryzły. And they noticed rękę. That this part of the brain reduced, it slowed down its activity. I zauważono też, że przednia część mózgu zwolniła swoją działalność. And this part increased. A ta zwiększyła. Exactly what Ellen White told us is true. I dokładnie to tak było, jak powiedziała Ellen White. Just like everything else she's told us. I było to prawdą, tak jak wszystkie inne, o których ona mówiła. But what about you, my friend? Więc pytanie teraz, jak jest z wami? It's obvious that it's not good for animals to eat hot spices, chilies and pepper, especially those spices. Wiemy już dzisiaj na pewno, że nie jest dobre podawać zwierzętom ostre przyprawy, takie jak chili czy inne. And all these hot pickle hot. Te wszystkie hot, ostre przyprawy. It's obvious that it's not good for animals, but what about you? Więc jeśli nie jest to dobre dla zwierząt, to co z wami? Oh, my friends, God is longing for us to prepare for the latter rain. Bóg chce nas przygotować na późny deszcz. We've come down to the very end of Earth's history. It's time for the latter rain. Zbliżyliśmy się do końca historii tego świata. But our minds are not prepared for it. Ale nasze umysły nie są przygotowane na to. We need a double portion of the Holy Spirit in our hearts. Potrzebujemy podwójnej miary Ducha Świętego. But because of our diet, we're reducing the very part of our brain that gives us the willpower and the judgment. Ale przez niewłaściwą dietę możemy zmniejszyć możliwość wpływu Ducha Świętego na nas. We're reducing our ability to be able to gain control in our life over our sins and passions and lust and all the rest. Zmniejszamy naszą siłę woli, by odnosić zwycięstwo nad różnymi grzechami. So we reduce, we weaken the brake pedal in our car. And we increase the petrol, the gas pedal. My zmniejszamy. We reduce in our vehicle. We reduce the brake pedal. My zmniejszamy nacisk na hamulec. And we increase our gas pedal. wciskamy bardziej pedał przyspieszenia gazu.
In other words, the spices cause us to increase our desire for appetite and for sex and for all kinds of things. It increases those desires. Ostre przyprawy powodują, że mamy większą chęć na jedzenie, na seks, na emocje różne. But God has told us how our morals, what our morals should be, and how our frontal lobe should be the controlling factor of what happens back here. Ale Bóg nam mówi, jak powinna wyglądać nasza moralność, jak powinna funkcjonować ta przednia część mózgu. And yet, by eating these hot, spicy foods, we decrease the very power, the willpower, and the place for God to help us. Jedząc ostre przyprawy, zmniejszamy efektywność naszej woli i gorszy mamy kontakt z Bogiem. Now, not only that, but it's damaging your stomach. Niszczymy też nasz żołądek, cały system trawienny. Chili and chili powder and all. It has capsaicin in it. It has a chemical in it that is cancer producing. Ta papryka chili, bardzo ostra, ma takie substancje, które są bardzo szkodliwe i rakotwórcze. And studies show that the chances of getting cancer of the lips, the tongue, the throat, and the esophagus and the stomach increases 17%. Badania wykazały, że prawdopodobieństwo zachorowania na raka ust, przełyku i dalszych części systemu trawiennego wzrastają o 17%. By using any type of chili powder, jeśli się używa tej papryki chili, or chilies that have capsaicin, they all have capsaicin. Albo takie ostre przyprawy, które mają capsaicinę. And pepper, all this pepper that people put on their food, pepper has. A ten proszek z papryki, który ludzie tak chętnie dosypują. Pepper has pepperine and pepperidine in it. Two chemicals that tam are very powerful. Tam jest pepperina i jeszcze jeden związek. And has the same effect on the brain. Które mają taki sam negatywny wpływ na mózg. And the whole nervous system. I na cały system nerwowy. All right, we'll go on to the next point. Idziemy do następnego punktu. And that is just eating meat. Jedzenie mięsa. Animal meat. Mięsa zwierzęcego. Meat has the hormones, the stress hormones. W mięsie są hormony, hormony stresu. Meat has the fear hormones, when the animal's being killed, the animal has all these hormones raised in its bloodstream. Kiedy zwierzęta mają być zabite, to ten hormon stresu pojawia się w organizmie. And though when the animal's killed, those hormones are in the meat. I gdy zwierzę jest zabite, te hormony tam pozostają w mięsie. You remember that God told the children of Israel, if you eat the blood, you're going to die. Pamiętacie, że Bóg powiedział Izraelitom, jeśli ktoś będzie spożywał krew, to będzie wytracony. Because we know today that the blood carries all of these hormones. Dzisiaj wiemy, że krew zawiera te różne hormony. And so, when I was a boy, when I was young, and my parents became Adventists, my dad, we lived on meat.
Our whole diet was meat. Ja, gdy byłem młody, nie byłem jeszcze adwentystów, moi rodzice i myśmy wszyscy jedli dużo mięsa. And so my dad decided he was going to try to fix the meat with by beating and soaking and beating the meat and getting all the blood out of it so that we could eat it. Więc mój ojciec zdecydował, że musi coś zrobić z tą krwią, żeby ją usunąć z mięsa, więc zrobił bitki takie, żeby ta krew wyszła. And it was almost like eating shoe leather. There was no flavor left. The flavor was gone. Ale to mięso później tak wyglądało, jakby się jadło z żelówki, bo cały gdzieś smak zniknął. So my family decided we better be vegetarians. Więc w końcu moja rodzina zdecydowała, to lepiej już zostańmy wegetarianami. It's all these hormones and all in the meat that gives the flavor. Bo tak naprawdę to te hormony i to wszystko, co tam jeszcze zostaje w mięsie, to nadaje jakiś smak. And it's the purine in the meat that gives it stimulation. W mięsie są też tak zwane puryny, które działają stymulująco. And the purine is the uric acid on its way to the kidneys to be expelled as urine. A puryny to są związki, które powinny być wydalane z moczem. So if you take all the uric acid out of the meat, więc jeśli by się you don't have any flavor much. Usunęło te kwasy purynowe z mięsa, nie byłoby smaku. So when you cook a beef steak and you have that juice in the beef steak and you put that in your gravy, you have a fair amount of uric acid in your gravy. Więc jeśli ktoś gotuje sobie kawałek mięsa, tam później sosu dodaje do tego, to musi mieć świadomość, że tam jest sporo tych purynowych kwasów, które z moczem powinny zejść. So the eating of animal flesh. Więc jedzenie mięsa zwierzęcego has a stimulating and a depressing effect on your body that lowers the frontal lobe of your brain. Więc jedzenie mięsa ma działanie stymulujące tej jednej części i degradujące działalność przedniej części mózgu. And increases your cholesterol level oczywiście wzrasta ilość cholesterolu. Most of you know all the other effects that come. A większość z was wie, jakie są inne efekty jeszcze tego. And the disease today in animals is unbelievable. A dzisiaj zachorowalność zwierząt na różne choroby jest nieprawdopodobna. All right, our time is going by. I'm going to move on to the last two little points. Czas mój szybko uchodzi, więc jeszcze dwa małe punkciki. And I should give a full hour to each point. Wprawdzie na każdy z tych punktów mógłbym przeznaczyć całą godzinę. And the next thing I'll mention is television. A więc teraz chciałbym mówić o telewizji. Watching television. Oglądanie telewizji. You see, have you noticed that on the television that the scene, you don't look at one thing for very long at all. With a matter of just a few seconds, the scene keeps changing. Everything just keeps changing. Zwróciliście uwagę, że w telewizji sceny bardzo szybko się zmieniają. Why do you think the scenes change every couple of seconds? Jak myślicie, dlaczego co parę sekund już jest inna scena? Very seldom you ever see something on television where the scene stays the same for very long at all. Rzadko zdarza się, żeby jakiś obraz można było dłużej oglądać. And the reason is because it attracts your mind. It pulls your mind and hypnotizes, literally hypnotizes your frontal lobe of your brain. A jest tak dlatego, że to przyciąga waszą uwagę i niejako hipnotyzuje mózg.
And it's very dangerous because it says it hypnotizes the frontal lobe and slows down the frontal lobe of the brain. A hipnotyzuje właśnie tę przednią część mózgu. All this information is passing directly into your mind. Wszystkie informacje przedostają się bezpośrednio do drugiej części mózgu. And ordinarily the frontal lobe tells you this is evil, this is bad, or this is good. Normalnie to by ta przednia część mózgu powiedziała wam, to jest dobre, to jest złe. But now you're storing information in your mind. Ale tutaj to szybko przedostaje się ta informacja do tylnej części mózgu. That has not been filtered by the frontal lobe. I przednia część mózgu nie ma czasu na przeanalizowanie, co jest dobre, a co złe. Or by a greatly weakened frontal lobe. I generalnie można powiedzieć, że ulega degradacji ta przednia część mózgu. And so, well, I wish I had the time to tell you many things. Mógłbym opowiadać tu wiele rzeczy na ten temat. But there was a time when one of our Adventist missionaries, I don't know how to make this short, but the Adventist nie wiem, missionary, jak krótko opowiedzieć tę historię o pewnym naszym misjonarzu. His two little girls died while he was in the mission field. Kiedy on był na misji, dwie jego córeczki zmarły. And through a series of events, anyway, he started to attend a seance meeting, and he would meet with his little girls. The devil would impersonate his te różne przeżycia, chciał się spotkać ze swoimi córkami, zaczął chodzić na seanse takie spirytystyczne. And to make a long story short, his little girls, when he would come into this room with these people, i gdy on przyszedł na takie spotkanie, było tam więcej ludzi, his two little girls would come running up to him and jump on his knee and hug him and daddy, I'm so happy to see you. Dziewczynki przybiegły do niego, skoczyły mu na kolana, zaczęły go całować. And he knew that it was not his girls. He knew it was the devil. I on wiedział, że to nie są jego córki. Wiedział, że to jest działanie diabelskie. But they were dressed exactly like his little girls, and they acted like his little girls, and they talked like his little girls, and everything was perfect like his two little. Ale one były tak ubrane jak jego dziewczynki, one tak mówiły jak jego dziewczynki. Wszystko doskonale wyglądało tak, jak to były one. But anyway, on in the story at the end. Eventually he knew he was doing wrong. I na koniec muszę powiedzieć, to on był świadomy, że robi źle. And so he said to the head man in that seance room. I powiedział do człowieka, który tam był przewodniczącym tego seansu. I want to meet your top man. Ja bym chciał się spotkać z twoim szefem. And so the man said, all right. On mówi, dobrze. I'll take you to meet him. Zabiorę cię tam. So he goes in a back room. Idą więc gdzieś tam. And there's a large man sitting. Na zaplecze i tam siedzi taki wielki człowiek. The devil himself. Był to sam diabeł. With his feet up on a desk. Nogi miał na biurku. And the missionary. Ten misjonarz. He said, I want to know how you're going to destroy most Seventh-day Adventists. Chciałbym wiedzieć, jak ty planujesz zniszczyć wszystkich Adwentystów Dnia Siódmego. And most Christians. I większość chrześcijan. And the devil chuckled and said, I'll tell you how. Diabeł się uśmiechnął i powiedział, powiem ci. But if you tell anybody else, within 3 days, you will die. Ale jeśli powiesz to innym, to w ciągu 3 dni umrzesz. So he said, tell me. Więc on mówi, powiedz. And the devil said, I will destroy most Seventh-day Adventists and most Christians by the television.
większość adwentystów i innych chrześcijan zniszczę przez telewizję. But don't you tell anybody else. Ale nie mów o tym nikomu. So he went home and he told his wife the whole story of what he was doing. Ale on przyszedł do domu i opowiedział całą tę historię swojej żonie. When he started to tell her about that he was going to die, his wife said, "Don't tell me, don't tell me. Let's get out of here. Let's go back to America." Ale gdy on powiedział też żonie, że diabeł mu powiedział, że jeśli on to wyjawi, to w ciągu 3 dni umrze, to ona mówi, nie mów mi więcej o tym, wracajmy do Ameryki. They can help you. Our pastors will help you. Tam ci pomogą, nasi pastorzy ci pomogą. He said, no, it's too late, I'm lost. Ale on powiedział, nie, to już za późno, ja już jestem zgubiony. But he said, I want you to tell all the other Adventists to get away from the television. Ale chcę to powiedzieć wszystkim Adwentystom, żeby unikali telewizji. And within 3 days he dropped over dead. I rzeczywiście w ciągu 3 dni był martwy. This is a true story. I to jest prawdziwa historia. Some friends of ours actually called the wife back several years ago and moi przyjaciele dzwonili do tej siostry jego żony i rozmawiali z nią, ona opowiedziała to. Oh my friends, little do we realize how dangerous it is to sit in front of that box. Drodzy przyjaciele, my za mało zdajemy sobie sprawę, jakie ma skutki siedzenie przed tym małym, przed tą małą skrzynką. And you say, oh, there's a lot of wonderful things on television. Look at Discovery Channel and all the rest. Ale wy mi powiecie, ale w telewizji jest wiele wspaniałych rzeczy, na przykład ten kanał przyrodniczy i inne. But what happens between each, the commercials, between each wonderful movie, what does the converse to the commercial? Ale co jest między poszczególnymi odcinkami filmu? Jakie są tam reklamy? So much of the time it has a great sex appeal. Bardzo często są one oparte o seks. Or some kind of a ghost thing or something. There's so many things it's unbelievable that you're getting in your mind and you can't keep it from going in. It's going elementy in. Związane z jakimiś duchami i tych rzeczy i one bardzo szybko trafiają do naszego umysłu. My wife and I decided before we were married. Moja żona i ja zdecydowaliśmy jeszcze przed ślubem. We would never have a television in our home. Że nie będziemy mieli nigdy telewizji w naszym domu. And we've never had a television in our home. I rzeczywiście nigdy nie mieliśmy. And we've been married for 50 years now. A jesteśmy już małżeństwem 50 lat. And so this year is our 50th year. W tym roku będzie to 50. rocznica. And I don't think we missed anything. I nie myślę, że przez to straciliśmy cokolwiek. In fact, I think it's been a great value and a great benefit to our home. A raczej powiedziałbym, że to było wielką korzyścią dla naszego domu. Okay, the last point that I want to make. I ostatni jeszcze punkt. And that is music. Muzyka. The effect of music on the human brain. Wpływ muzyki na umysł ludzki. And I wish I had a long time to share this. Chciałbym mieć dużo czasu na ten temat. But music has a very profound influence on the human brain. Muzyka ma podstawowy wielki wpływ na umysł ludzki. When you're watching a film on television. Gdy oglądacie film w telewizji. And somebody's about to kill somebody. I ktoś tam ma zabić drugiego. And your adrenaline is coming up. I nagle adrenalina w was się podnosi. Is there any sound coming out of your television? Czy wtedy w telewizji daje się słyszeć jakieś głosy? What's the sound? Jakie głosy? It's music. I muzyka guess. Oczywiście. Well, I suppose you could call it music. No. But you have this certain music. That's telling you, and the beat is just so, that's telling you that somebody's going to get killed.
to jest, może to nazwać muzyką, ale coś takiego, takie głosy, które wam już podpowiadają, że tam ktoś kogoś zabije. If you took the music away or the noise away, gdybyście usunęli tę muzykę czy te odgłosy, to to nie miałoby żadnego efektu, sam obraz. Music has a profound, a tremendous influence on the nervous system of your brain. Muzyka ma zasadniczy wpływ na cały system nerwowy i na mózg. And so with experiments with mice and with all kinds of animals, they've done all kinds of experiments that show that it's not good for mice and animals to listen to the noise that we call music today on all the televisions and everything else. Przeprowadzono wiele eksperymentów na myszach i innych zwierzętach, które pokazały, że nie jest dobre dla nich słuchanie tego, co my dzisiaj nazywamy muzyką. It greatly affects the whole animal, its disposition, everything about it, its ability to learn, its ability to function properly. The wrong kind of music greatly affects it. Stwierdzono, że ta muzyka miała negatywny wpływ na przykład na szybkość uczenia się, na funkcjonowanie różnych organów. Także bardzo negatywne skutki są takiej muzyki. They've done studies with plants. Robiono badania również na roślinach. And even plants with classical music and with good music, they grow better. It'll make your garden grow better. Nawet rośliny, gdy przy nich puszczano muzykę klasyczną czy dobrą muzykę, to lepiej rosły. But if you put rock and roll music in your greenhouse, your plants will not do near as well. Ale gdybyście wpuścili muzykę rock and rollową gdzieś tam w szklarni, to okazałoby się, że rośliny by gorzej rosły. And so it affects the animals, it affects the plants. What about the human being? Jeśli taki wpływ jest na rośliny, zwierzęta, to co powiedzieć o człowieku? Oh, my friends, the devil was the choir director of heaven. Drodzy, szatan był tym kierownikiem chórów w niebie. The devil understands music unbelievably perfect. I on niewiarygodnie dobrze wie, jakie są efekty muzyki. He knows the effect on your brain. Wie, jaki to ma wpływ na mózg. Why do you think they play certain music when you're in a store buying, in a shopping mall or something, buying things? Why do you think there's a certain music going on? Jak myślicie, dlaczego w tych supersamach puszczają nieraz taką czy inną muzykę? It's a certain beat that helps to encourage you to go ahead and take this product. Jest tam pewien rytm taki, który pomaga tylko podejść, wziąć sobie to i tamto. It helps you to buy more. Pomaga kupować więcej. Your life, your brain, your nervous system can be affected by what type of music you're listening to. Całe ciało, mózg przede wszystkim odbiera te impulsy muzyczne. And so classical music and Mozart and all and some of this music is actually beneficial to your brain and beneficial to learning. Muzyka klasyczna jest pozytywna, działa pobudzająco w kierunku zapamiętywania na przykład i w ogóle na cały organizm. It's beneficial to your little children learning, especially mathematics. It helps children to learn mathematics better. Stwierdzono na przykład, że pozytywny wpływ muzyki, dobrej muzyki na dzieci objawia się tym, że na przykład zwłaszcza matematyki się lepiej uczą. To have soft, harmonic music. Także korzystajcie z takiej łagodnej, harmonicznej muzyki. But oh, you know, nowadays, even this little thing. Ale dzisiaj nawet ta mała rzecz. Out in the jungle in India. Nawet w dżungli
Indiach. I'm going through the jungles. Idę nieraz przez dżunglę. And I hear. I słyszę coś takiego. And I pass somebody and they're carrying one of these things and they have it up here and they have it turned on loud and they're going through the jungle. Przechodzę koło kogoś i patrzę, trzyma to przy uchu i na głos się roznosi po całej dżungli. What's the effect on the brain? Jaki jest efekt tego na mózg? Studies show that it greatly damages. Badania wykazały, że taka muzyka bardzo niszczy mózg. It damages the brain so severely that the nerves that I drew a while ago, the dendrites. Wpływ jest tak negatywny na te dendryty, o których wam mówiłem wcześniej. It damages it so great that with rock and roll type music, with disharmonic music, whatever it is, muzyka taka dysharmoniczna, rockowa, tego typu, instead of the dendrites growing out 4, 5, 6 branches like this normally, powoduje to, że normalnie, gdy powinno wyrosnąć, tam pojawić się kilka odgałęzień tych neuronów. It actually causes the dendrites to grow out through the brain. Useless dendrites going out through the brain, just traveling through the brain. To się okazuje, że wyrastają dendryty jakieś dzikie, bardzo długie, które przechodzą przez cały mózg. With no value to your brain at all. A nie mają żadnej wartości. But brings great confusion to the brain, so the brain is confused. I mózg jest dezorientowany przez te długie wyrostki. Oh, my friends, there's a devil that is doing everything he can possibly do to decrease the frontal lobe of your brain and increase. Drodzy, diabeł zrobi wszystko, żeby zmniejszyć działalność tych czołowych płatów mózgu. Increase your animal propensities, your animal desires. A zwiększyć te zwierzęce popędy. May God help us as Seventh-day Adventists. Aby Bóg nam pomógł jako adwentystom dnia siódmego. To learn these things, to stay away from these things. Żebyśmy wiedzieli o tym wszystkim i żebyśmy się trzymali od wszystkich złych rzeczy. And to live in harmony with the principles and the things that He has designed for us. I żebyśmy żyli zgodnie z tymi zasadami, które On nam podał. Be not conformed to this world. Nie idźmy za tym światem. But be transformed by the renewing of the mind. Nie przypodobywajmy mu się, ale bądźmy odnowieni. That you may prove what is that good. Myśle naszym, ażebyśmy wiedzieli, co jest dobre i przyjemne. And perfect will of God. I co jest zgodne z doskonałą wolą Bożą. Shall we stand for prayer? Powstaniemy do modlitwy. Our Father in heaven. Nasz Ojcze w niebie. I pray that you'll help each one of us to recognize. Proszę, byś pomógł każdemu z nas rozpoznać, that you have a better way for us to live. To, że ty masz dla nas lepszy sposób życia. Help us to choose to follow your plan of diet. Pomóż nam trzymać się Twojego planu w diecie. The way we eat, the way we live, the way we dress, the way we, in every aspect of our life, help us to follow you and your plan. W każdym aspekcie naszego życia, w jedzeniu, w ubiorze, w innych rzeczach, żebyśmy trzymali się Twoich wskazówek. I pray that you'll help us to have that longing and put forth the effort to have the Holy Spirit fill our hearts and our minds. Żebyśmy dążyli do tego, ażeby Duch Święty wypełniał nasze umysły. They will have a greater
understanding of the great love of God for us. Żebyśmy mieli lepsze zrozumienie wielkiej miłości Twojej do nas. And we praise you for Jesus' sake. I wielbimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Tomorrow night I have something very special to share with you. Jutro mam coś naprawdę szczególnego dla was. Have a good night. No ale na dzisiaj dobranoc.